Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nigrum i witamy się już w 25. odcinku z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycja na PS4 na 100%. I w ostatnim odcinku zwerbowaliśmy Blackwalla z Szarego Strażnika do naszej drużyny i poinformowaliśmy mistrza Deneta o tym, że strażnice zostały już zbudowane. No i też rozpoczęliśmy eksplorację nowej lokacji, czyli Wybrzeża Sztormów i dotarłam już do obozu Ostrzy Hesana, zaraz. Hesariana, przepraszam, Ostrzy Hesariana. Wytworzyłam sobie herb miłosierdzia, ponieważ jest to opcjonalny cel i dzięki temu będziemy mogli nie zabijać wszystkich bandytów, tylko część z nich sobie tutaj zwerbować, zawiązać z nimi sojusz. I w ostatnim odcinku coś mi tutaj nie stykało, coś mi się tutaj nie udało. Już wiem, o co chodzi. Próbowałam zapisać i przeloadować po prostu grę w tym samym miejscu, ale już wiem, o co chodzi. Po prostu jeden mały fakt mi umknął. Wydawało mi się, że będziemy walczyć tylko i wyłącznie z ich przywódcą, taki pojedynek, jeden na jeden, ale prawidłowa wersja jest taka, że po prostu on walczy z nami wraz ze swoimi Mabari. Wartownicy, którzy stoją przy bramie, nie dołączą się do walki, jeśli mamy herb, jeżeli ten herb mamy oczywiście założony na siebie i jeżeli załatwimy to dobrze. Czyli po prostu taki normalny pojedynek, nie? Jeżeli byśmy po prostu ich zaatakowali, bądź przyszli tutaj bez herbu, bądź byśmy wybrali tamtą drugą opcję, którą ja na początku wybrałam, że jesteśmy z Inkwizycji, mając herb, to wszyscy by nas zaatakowali. Jeżeli wybierzemy tą drugą opcję, że nie musimy walczyć, to wtedy ich przywódca nas zaatakuje, owszem, razem ze swoimi Mabari, ale reszta z tych wartowników nas nie zaatakuje. Zapisałam jeszcze w razie W, więc teraz weźmy... Tak. I teraz tak, więc chcesz wyzwać Ostrza Hesariana. Jak wybiorę to, reprezentuję Inkwizycję, to wszyscy się na nas rzucą. Jeśli mamy herb i wezmę opcję, nie musimy walczyć, to rzuci się na nas tylko jego... tylko on i jego psy, jego Mabari, więc musimy z nimi zawalczyć. Ale wartownicy przy bramie nie. Nie musimy walczyć. There's been enough violence. Stand down. I earned my place here. Do you think I'll step aside for you? Wow! Pięknie! Przebity! Nice! Pięknie! Dobra. Dobra, jest, leży. Pięknie, i o to chodzi. Jest to ósmy poziom, zadanie ukończone. Tak jest. Jest, udało się. No i patrzcie, reszta nas nie atakuje. Ostrze Hesariana, prawie już czwarty poziom. Będziemy zaraz mieć. I ósmy poziom mamy. Czwarty poziom wpływów Inkwizycji i ósmy poziom robiliśmy i możemy teraz z nimi porozmawiać i oni teraz będą przyjaźnie do nas nastawieni. Pogadajmy z nimi. Solas popiera i żelazny byt popiera. Super. Super, możemy teraz z nimi pogadać. Nice, więc teraz mamy ich obóz dostępny dla siebie, więc będziemy mogli się tutaj przenosić szybką podróżą, korzystać z tego obozu i mamy sojuszników, więc... Ostrze Hesariana. I've not heard of the Blades of Hesarian. Opowiedz. Ostrze Hesariana. We serve Andraste, and whoever proves worthy of wielding us. You and your blades are loyal to the Inquisition. We're loyal to you. I suppose that's the same thing, your worship. So there's no ill will over what happened with your former boss? The man was a bastard. You're not the first to stand up to him. You're just the first to win, and we're happy with that. I would rather swear my life to the herald of Andraste. Czy macie coś do zameldowania? Nothing of note, your worship. Okay. I should go. You know where to find us. No i super, pięknie.
Pokonaliśmy go. Jeszcze chciałabym odwiedzić Astrarium. Pozyskano agenta, tak jest. Skrzyczniała wiadomość. Wiadomość prawdopodobnie napisana przez poprzedniego przywódcę Ostrzy. Nie obchodzi mnie, co twierdzi Inkwizycja. Kłamie w sobie tylko znanym celu. Nie słuchajcie jej zdradliwych słów. Te wzgórza należą do Ostrzy Hesariana. A czy nie traktowałem was dobrze? Macie słuchać mnie, jak samej Andrasty tak przysięgaliście. No, najwyraźniej nie pomogli mu w walce. Tu jeszcze mamy coś do przeczytania. Mnóstwo tego jest, naprawdę. Inicjacja w szeregi Ostrzy Hesariana. Przysięga składana przez nowo nawróconych przed przywódcą Ostrzy Hesariana. Byłeś zagubiony, tak jak my wszyscy, obdarz mnie celem, byłeś głuchy, tak jak my wszyscy, pozwól mi służyć, jesteś mieczem, tak jak my wszyscy, dzierżmy w jej imieniu. Tamte notatki z tego domku zabrałam, tak? Tak. Chociaż tu się pojawiło coś nowego. Nawrócenie Hesariana. Jeśli chcecie, przeczytajcie sobie, to już jest dłuższe. Warto pozbierać tutaj wszystko, co mamy. No i teraz mamy sojuszników. To jest naprawdę świetne. Tutaj coś jeszcze mamy do przeszukania. Stabilny majdan łuku, schemat i mocna kolczuga ucznia. Schemat. Pięknie. Schematy się przydadzą, bo będziemy mogli to wszystko sobie później powytwarzać. I to jest epickie. Sprawdźmy, czy tu jeszcze czegoś nie ma. Też mamy konie. Dobra, tutaj nic takiego nie mamy. Więc możemy stąd się wynosić. No i pozyskaliśmy agentów, więc tak naprawdę dzięki temu. Teraz się wrócę w to miejsce, bo tutaj jest Astrarium. Więc tak naprawdę teraz będziemy mieli więcej agentów, czyli będziemy mieć więcej tych umiejętności ogólnie. Więc na przykład później będę musiała mniej profitów Inkwizycji wydać na jakieś na przykład bonusy, jakieś cele, jakieś umiejętności, bo agenci też się liczą jako punkty. Jeżeli na przykład w jakiejś kategorii musimy wydać 4 punkty umiejętności, to mając na przykład już 3 agentów, 3 na przykład jakichś zwiadowców czy kogoś w danej kategorii, to tak naprawdę tylko jeden punkcik musimy wydać. Więc to jest niezłe. A jest trofeum za pozyskanie 10 agentów co najmniej, więc no 10 agentów myślę, że to jest jak najbardziej wystarczająco, żeby już parę jakichś tam umiejętności sobie wykupić za te profity. I teraz pytanie, czy ja dobrze idę? Chyba tak. Ogólnie no tak jak wam tutaj mówię, to jest bardzo dużo gór. Znowu słyszę smoka. A ten smok tu będzie się kręcił i to tak solidnie. Ja naprawdę już nie pamiętam, czy to był Winsomer, czy ten drugi smok. Już nie pamiętam też, czy to była smoczyca, czy smok. Wydawało mi się, że Winsomer był smokiem. Na pewno pamiętam, że pierwszy smok, z którym będziemy walczyć, to jest na zaziemiu, tak swoją drogą, tak? Jeszcze go nie widzieliśmy, ale gwarantuję, że go zobaczycie. I jest to smoczyca. Drugi smok, z którym walczymy, jest w lokacji, w której jeszcze nie byliśmy. Jest to smok. I trzeci smok jest też w lokacji, w której jeszcze nie byliśmy. Jest to lokacja taka bardziej pustynna. I ten trzeci smok to jest smoczyca. Dobra, jesteśmy. Mamy Astrarium. Pięknie. Wow, przy tym wielkim, wyschniętym drzewie. Spójrzcie tylko na to. Tam na dole albo są jacyś przeciwnicy, chociaż nie wydaje mi się, żeby to byli jacyś bandyci albo Ostrza Hesariana, bo Ostrza Hesariana już należał do nas, więc jeżeli będziemy... O, ostry długi łuk, schema, pięknie. Jeżeli teraz będziemy spotykać Ostrza Hesariana gdzieś tutaj na Wybrzeżu Sztormów, gdzieś w terenie, oni nie będą nas atakować, będą do nas przyjaźnie nastawieni, więc najprawdopodobniej to są jakieś pająki albo jakieś inne stwory w jaskini pod nami. Dobra, co to będzie? Coś takiego. Dobra, to może być już trudniejsze, chociaż niekoniecznie. Tutaj by to ugryźć. Spróbujmy tak. Chociaż nie. Chociaż nie. Dobra, spróbujmy w ten sposób to zrobić.
Dobra, chyba się uda. Tak jest, udało się. I co to jest? Jakiś niewolnik. Konstelacja Serwani, powszechnie nazywana skutym człowiekiem. Konstelacja Serwani jest tradycyjnie przedstawiana jako człowiek ciągnący ciężkie łańcuchy. Uważa się to zarówno za symbol czczonego w starożytnym Tevinterze Andurala, dawnego boga niewolników, jak i samego systemu niewolnictwa w Imperium. Wizerunek Serwani wykorzystywany był przez gildię Trisalus przez ponad 2000 lat, według ich twierdzeń, i występuje w dobrze widocznej postaci na zbrojach obu molochów, olbrzymich golemów strzegących bram miasta Minratus. Fragment Studium Astronomii Tedas autorstwa siostry Oran Petrarchius. Dobra. I teraz to Astrarium pokazało nam dwa miejsca, w którym są pozostałe dwa Astraria. Jedno jest gdzieś tu, a drugie jest bardziej na południe. Myślę, że teraz będziemy się kierować na południe, ponieważ tutaj dalej jest... Już tutaj kawałek wyspy jest. Myślę, że teraz będziemy się kierować na południe. Śladami strażników. Skompletowane astraria. Tutaj dalej są strażnicy. I kolejny obóz, który tutaj mamy. Więc myślę, że astrarium zaznaczę. I zaznaczę sobie ten obóz. Myślę, że tam sobie teraz przejdziemy. To jest nieźle. Wow. Dobra, zbierzmy. Laur proroka. Nieźle. Elfi korzeń, dawać. To jest dość rzadkie. Laur proroka. Czy jak na teraz, nie? Dobra, teraz by wypadało stąd zejść. I się nie zabić. Dobra, tędy. A teraz muszę wrócić w tamtą stronę. Ponieważ będziemy się kierować do następnego obozu. Dobra, tu już byłam, tu już zebrałam. A ze smokami będziemy sobie jeszcze walczyć, naprawdę. Mówię wam, pierwszy smok, z tego co ja pamiętam, to był na 12 poziomie. Ogólnie te smoki są mniej więcej właśnie w takiej... są tak podzielone jak obszary, jak lokacje, na których jesteśmy. Że pierwszy smok jest najłatwiejszy, jest na zaziemiu. Ale ogólnie w Dragon Age jest takie coś, taki motyw, że... Jeżeli chcemy walczyć ze smokami, to najlepiej być, powiedzmy, 3-4 poziomy wyżej od nich. Ponieważ one są bardzo, bardzo, bardzo potężne. No, smoki to są bossowie w tej grze tak naprawdę, więc naprawdę są mega potężne i walki z nimi są ciężkie i mega długie. Znaczy nie są aż takie jakieś super mega długie, bo są walki, które są jeszcze dłuższe, ale ogólnie są trudne. Dobra, i teraz pytanie, w którą stronę lecieć? Czy tędy, czy tędy? Lećmy brzegiem może. I walki z tymi smokami są mega trudne i żeby po prostu mieć szansę z tym smokiem, żeby szybko nie stracić mikstury, szybko nie zginąć, żeby jakoś trochę wytrzymać na tym polu walki. Wiadomo, zależy to od naszej broni, od naszego buildu, od tego jak walczymy i w ogóle, ale też zależy bardzo od poziomu, ponieważ na przykład będąc na 8 poziomie, na którym teraz jestem, no nie byłabym w stanie pokonać tego smoka, chociażby pierwszego, nie? Nie mówię już w ogóle o tym, bo ten to już w ogóle ma naprawdę solidny poziom, ale pierwszy smok na ziemi ma 12 poziom, potem następny ma 13, potem jest 14, 15, potem 17, 19, 20, 21, 22, 23 i tak dalej. Które już są ponad, no ponad 20 mają już... Już są trochę potężniejsze. Tu mamy jakiś pytajnik. Możemy go zbadać w sumie. Sobie pobiegamy trochę po tym wybrzeżu. Wrzeciniowiec. Tamasrans, terrifying and inspiring. They teach you everything you need to know, give your life purpose. No, I mean, are they like you? Big and warm. Oh, shit, yeah. Aż ty w życiu. Wow. Aż ty w życiu. Sera się zapytała zaraz tego byka, jak wyglądają kobiety Kunari. Jakie są? To zaczyna opowiadać o Tamasrans, ona się pyta, nie, że czy one są ogromne. Oczywiście. Dobra, teraz chciałabym się tutaj złapać, ale nie mogę, kurde, no. Te skały.
I tak wygląda właśnie eksploracja Wybrzeża Sztormów. Nie, ja tu nie wskoczę. Dobra, widzę już point cały. Po coś są te filary, nie? I mamy jakąś jaskinię. Nieźle. Dobra. Zajmijmy to miejsce. Schody Murina. Pierwszy punkt orientacyjny. Mamy ich 5. Dobra, mamy jakąś jaskinię. Ciekawa jestem, czy moi towarzysze tutaj dotrą. O! Proszę, proszę. Co my tu mamy? Głębinowce! I pająka! Jesus! Someone help! Pajęcza posoka, jest! To może być niezłe. Tylko moi towarzysze mogliby się tutaj zjawić. A nie ma ich. Naprawdę. Dobra, są! Zrespawnowali się tutaj. Oszki w życiu! Wow! Jakąż my tu miazgę robimy, piękną. Dobra, warto powalczyć będzie z tymi... O, skóra głębinowca też jest niezła. No, głębinowce są małe, ale w dużym statku. Dobra, mamy. I przyda się nam powalczyć. Płaszcz łowcy, schemat, pięknie. Przyda nam się tutaj powalczyć z pająkami, bo zdobędziemy pajęczą posokę, która będzie potrzebna do stworzenia antytoksyny. Ale te pająki nie są jadowite. To jeszcze nie są najgorsze pająki. I nie są największe. O, chodzi na to, że pajęcza posoka była też ze zwykłych pająków. Dobra. Okej, ja bym chciała jeszcze zapalić tą pochodnię tutaj, żeby mieć więcej światła. I zbierzmy to, co mamy tutaj. Dewinterski buzdygan i krasnoludzki kamieniołów. Buzdygan może być czymś dla byka albo czymś dla Kasandry. Dobrym. Czy jest to broń? To jest broń jednoręczna. To będzie dobre dla Kasandry. Myślałam, że dobre będzie to dla byka, ale nie. Ej, w sumie to ja mogę już zdjąć ten herb miłosierdzia, bo już mi on się nie przyda. Nie muszę go nosić, żeby ostrze Hesariana mi służyły. Amulet kondycji. Amulet życiodajności niech będzie. Dobra, przejdźmy sobie przez tą jaskinię. Wow! Kurczę, tak mocno mnie dziabnął! Co tu się podziało? Taki mały ten... Taki ten... Gniot mały. Dobra, ja mam nadzieję, że wy tutaj za mną przyjdziecie i po pierwsze... Za mną zejdziecie. Halo. Czemu was tu nie ma? Chodźcie tu. Wejdźcie po tych filarach. Tutaj musimy zejść na dół. A tam jest sporo, kurde, przeciwników. Sporo fajnych przeciwników. Dobra, jest. Zeszli. Zeszli, nie no, jak już taka walka jest, no to okrycie łowcy, średnia zbroja, super. Jest to trochę gorsze, ale zobaczymy, może wcale nie będzie takie gorsze. 93 lepsze, lepsze od mojej poprzedniej zbroi, tej, którą wytworzyłam. Nieźle. To wiecie co, sobie to wezmę. Niezłe. Podobno do tej mojej poprzedniej, którą miałam. Więc wezmę to sobie.
Czemu nie? No i wygląda to tak. Naprawdę fajna ta zbroja jest, ładna. Dobra. No wiadomo. Lepszą obronę ma. Dobra, czy tu będzie zaraz wyjście z jaskini? Tak. Okej. Proszę, gdzie wy jesteśmy? Gdzie mnie wyniosło? Tutaj, niedaleko tego obozu. Tu, gdzie chciałam tak naprawdę. Super. Teraz stąd zejść, żeby się nie zabić tylko. Dobra, może jakoś tędy. Ej, nawet niezła ta zbroja jest, naprawdę, podoba mi się. Dobra. Naprawdę świetna. Nie jest to prawda kolorkiem jakimś unikatowym, ale w sensie, że nie jest unikatowa czy rzadka, ale... Pewnie rozbijemy obóz. Jest zwykłym pospolitą tutaj, zwykłą pospolitą zbroją, ale ma lepsze staty. Dobra. Czy my możemy wypełnić zamówienia? Analiza geologiczna, możemy to zrobić, pewnie, ze ziemia. Antytoksyny nie możemy zrobić, bo jeszcze mi tej pajęczej posoki brakuje. Okej, co my tu mamy? Tu jest okularum. Przejdźmy do niego w takim razie. Okej, tutaj. Dobra, sprawdźmy je. 4 odłamki. Tam jest jeden. Tam jest drugi. Tam jest trzeci. I czwarty. Pięknie. Dobra. Lecimy po nie. Zaraz, tutaj coś mamy. Wrzeciniowiec. Tutaj też. Czy tu coś jest? Tutaj ta troszeczka się podświetla. Okej. Dobra, tu jest odłamek. Możemy go już od razu zebrać. Szymy. Odkryto obszary, odkryto gaik. Pięknie. Dobra, mamy odłamek. I co tutaj jest? Kolejny odłamek. Tu mamy ślad tych szarych strażników, więc możemy się tym jeszcze zająć. Dobra, tu gdzieś powinien być ten odłamek. Tutaj jest. Dobra, i będziemy szukać śladu strażników na wybrzeżu sztormów. Dobra. Wow! Mamy jakiegoś szkieleta. Proszę, jest odłamek. Jeszcze 9 odłamków tam brakuje. Wow, tam jest jakaś skrzynia. Sprawdźmy ją. Claymore. No piękny skarb. Myślałam, że coś lepszego, ale niech będzie Claymore. Co tu się stało? Jakaś bitwa się odegrała. Okej. O, mamy jakiś ślad. Mamy elfy gorzej. Tutaj coś jest. Tu coś musi być. Ślady strażników. Tutaj. Badaj. Dziennik Szarego Strażnika. Nie ma go tu. Sprawdziliśmy okolice bardzo dokładnie i czas ruszyć w dalszą drogę. Ile zmarnowałem tu dni na tym szalonym zleceniu, słysząc szepty w głowie. Obyśmy mieli więcej szczęścia na południu. Po rozmowie z resztą strażników powiedziałem rybakom o pomiotach, które wyczuliśmy pod ziemią. Może nie wyjdą na powierzchnię dziś lub jutro.
lecz stanie się to wkrótce, a nas tu nie będzie, gdy w końcu wyskoczył z tuneli. Rybacy przyjęli te wieści z ciężkim sercem, lecz postanowili udać się na zachodnie wzgórze, które na razie jest bezpieczne, a jeśli chodzi o rybaka, który chciał do nas dołączyć, przekonałem go, że jeszcze nie czas. Może inni postąpiliby inaczej, lecz on jest zbyt młody, by tyle poświęcić jedynie dlatego, że nie chce zarzucać sieci przez całe życie. Spędziliśmy ostatnią wspólną noc przy ognisku, po czym on udał się z uśmiechem w swoją stronę, nucąc po drodze pieśń Andruil. Kurczę, czyli byli tutaj. Czyli rzeczywiście tutaj byli. Szarzy strażnicy tu byli. Jeszcze trzy ślady musimy odnaleźć dotyczące szarych strażników. I jedno jest bliżej właśnie Astralium i myślę, że możemy sobie to oznaczyć i spróbować się tam wdrapać na tą górę. Jakoś tam dotrzeć. Najprawdopodobniej tą górę będę musiała obejść. Ale kurczę, rzeczywiście strażnicy tutaj byli. Dobra, teraz tutaj jakoś trzeba się przedostać. Dobra, mam wejście na górę tutaj. Ciekawa jestem, czy ja tutaj wejdę. Czy nie. No, niby wygląda to jak taka ścieżka, nie? Czujecie? Dobra, to nie wygląda jak ścieżka. Znaczy, wygląda jak ścieżka, ale ścieżką nie jest. Lecimy dookoła. Lecimy dookoła. Może gdzieś indziej uda mi się wejść. Jakby jakoś przedostać. Dobra, tędy może uda mi się jakoś przejść. Okej, to jest bardzo dużo też takich maleńkich kamieni, na których warto, znaczy na których idzie się po prostu, idzie się, kurczę, zatrzymać. Dobra, to tutaj jakoś ta ścieżka powinna mnie doprowadzić do tego strażnika. Tak, już jesteśmy blisko. I są kolejne ślady strażników. Odkryto przystania postaty. Nieźle. Dobra. Lecimy tędy. Chyba bliżej będę mieć te ślady strażników. Kamień lata. Wow. Nieźle. Czy tam się coś świeci? Tam jest jakiś kamp? Coś tu jest. Ognisko dymi. Ktoś tutaj był. Fragment pieśni przemian. Something wrong. A man in the last village. Something in his manner troubles me. The baker with the squint and the red nose? Yeah, spy. Probably Venatori. Why do you say that? He watched all of us. A normal guy would focus on you because staff. Or me, because horns. He had a dagger up his sleeve, which no baker needs. And the knot on his apron was tied to Vinter style. I sent a message to Red. She'll investigate. You are more observant than you appear. The good spies usually are. Oż to życie, nieźle. Ty nie słyszałam tego dialogu między Solasem a... Żelaznym bykiem. Właśnie ja słyszałam mnóstwo dialogów między nimi, bo naprawdę no ich dialogi to jest po prostu mistrzostwo, nie? Solas i Żelazny Byk to po prostu jest mistrzostwo, mega. Dobra. Musimy znaleźć gdzieś tutaj te rzeczy. Ślady po szarych strażnikach i te ostrarium jeszcze. Wypadałoby znaleźć. To jest gdzieś po tamtej stronie. Kurde, ale tego tekstu nie słyszałam, że ten winterski szpieg. Nieźle. Naprawdę. To mnie zaskoczyło. Kurczę, taki... Żelazny Byk jest naprawdę spostrzegawczy. Że tak szpiega wypatrzył. Nieźle. No sam w końcu jest szpiegiem, nie? Dobra, to gdzieś tutaj musi być. Okej.
Szarzy strażnicy musieli gdzieś być tutaj. Coś musieli tu zostawić. Dobra, w tamtą stronę. Jeszcze ten kamień lata chcę zebrać. Gdzieś tam wyżej musimy się dostać, żeby dostać się do Astrarium i do punktu orientacyjnego, żeby go zaznaczyć. Okej, co my tu mamy? Tutaj jest jakiś kamp, proszę. Dziennik Szarego Strażnika. Coraz bardziej jestem przekonany, że jeśli w ogóle tu był, to już dawno odszedł. Mimo to szkoda byłoby przegapić go na skutek lenistwa. On należał do naszych najbieglejszych wojowników. Jeśli ktokolwiek zdołoby się tu ukryć, to właśnie on. Jeden z rybaków dobrze się zapowiada. Świetnie miota o ścianie i ma bary jak wół do rzucania sieci. Zapytał mnie o werbunek do Szarej Straży. W innych okolicznościach byłbym zaszczycony, że mogę przyjąć chętnego i tak obiecującego ochotnika. Teraz moje rozkazy nie precyzują, czy mam szukać nowych rekrutów, nawet w naszej sytuacji, czy właśnie z jej powodu. Nie przeszkadza też, że jest dość atrakcyjny i że sam chciał się dowiedzieć więcej na temat Dalijczyków. Wow. Pomioty są głośniejsze niż z początku myślałem. Nieustanny szept w tle utrudnia mi ich wyczuwanie, że znajdują się blisko powierzchni. Może bandyci nie są największym zagrożeniem dla tych ludzi. Kurczę. Co jeśli pomioty już wylazły z tej nory, z której miały wyleść? Co jeżeli spotkamy te pomioty tutaj? Bardzo prawdopodobne. Dobra, mamy tutaj punkt orientacyjny i astrarium, którym chciałabym się zająć. Tylko teraz musimy znaleźć jakiś punkt, z którego wejdziemy tam i się tam dostaniemy. Na przykład tędy. O, tu mamy ostrza Hesariana, ale oni są przyjaźnie do nas nastawieni, nawet jeżeli nie mam założonego tego herbu teraz, bo ten herb był po pojedynek tak naprawdę, więc oni są do nas przyjaźnie nastawieni. Kamienne drzewo, kolejny punkt, możecie sobie przeczytać, chociaż tam dalej widzę jakichś wrogów, ale oni są do nas przyjaźnie nastawieni, oni są już naszymi sojusznikami, naszymi agentami, pracują dla Inkwizycji, dla nas i gdzieś to Astralium tu jest. A ci przeciwnicy? To jest jakiś jeden przeciwnik. Co to jest? Gdzie to jest? Co to jest? Mabari! Pięknie. Dobra. Skóra ogra. Tam dalej chyba dalej mamy więcej Mabari. Albo jakieś demonki łażą. Dobra, zajmijmy się tym Astrarium. Są mega fajne, naprawdę lubię te łamigłówki, te astraria. To będzie już trudniejsze. Patrzcie tylko na to. Zawsze wiadomo, możemy kilka razy próbować, możemy, nawet jak na przykład coś nam nie wyjdzie, to możemy to sobie zresetować, zobaczcie na przykład, nie? Zrobię tak, mogę sobie zresetować to, więc to jest akurat fajne. Dobra, tutaj musimy się zastanowić, jak to rozgryźć. Dobra, zobaczymy, czy to się uda. To idzie teraz tak. Okej, to idzie tak. To idzie tak. To idzie tak, to idzie tak. To idzie tak. To teraz idzie. Kurczę, te po bokach jeszcze mamy. Moment, żeby teraz tego nie zepsuć. Tak. Tak.
Spróbujmy tak. I tak, udało się. Pięknie. Ach, to było epickie, za pierwszym podejściem. No i wygląda to jak jakiś człowieczek. Konstelacja Belitanus. Różnią się z wieku na wiek. Profity dostaliśmy inkwizycji, czyli wskoczył poziom. Zawsze używano samotne nazwanie wybitnych kobiet dawnych czasów usposobieniem. Liczba królową Aszy. Okej. Okay. Mamy trzecie astrarium. I trzecie astrarium jest gdzieś tam. Tak, jest tam. Dobra. Ja myślę, że w następnym odcinku będziemy mogli się kierować w stronę trzeciego obozu i kolejnych śladów strażników. Tutaj mamy kolejny odłamek, tu jest kolejny odłamek, tam mamy Lyrium, tam jest szczelina, ale moglibyśmy się na ten obszar kierować. I później może ewentualnie jakby się pojawiło coś jeszcze, to byśmy jeszcze tutaj podziałali. Ewentualnie po tym trzecim obozie i po zrobieniu tej misji z tymi szarymi strażnikami, z odnalezieniem ich śladów, moglibyśmy wrócić do azylu i pogadać z nowymi towarzyszami, z Blackwallem, z Żelaznym Bykiem i zobaczyć, co możemy zrobić przy stole narad. Jakie operacje możemy tam wszcząć. Więc myślę, że w następnym odcinku udamy się tutaj. A potem wrócimy do azylu. Jeszcze na koniec tego odcinka w ogóle wydam punkt, bo wskoczyłam na 8 poziom, więc możemy sobie punkcik wydać. I myślę, że chcę wydać punkt tu, w drzewku podstęp, ulepszyć sobie szybkie... tak, uderzenie cienia. Chciałabym zakupić dwa ulepszenia. Szybkie ostrze i długie cienie. Uderzenie cienia zadaje większe obrażenia, jeśli atakujesz z ukrycia lub nie zadano ci niedawno obrażeń. To jest świetne. Premia do obrażeń zadawanych z ukrycia 200%. Lub właśnie, jeżeli nie dostaliśmy wcześniej obrażeń, nie otrzymaliśmy. Próg braku niedawnych obrażeń 5 sekund. I to działa tak, że jeżeli otrzymamy na przykład obrażenia, to zanim tym zaatakujemy, musimy odczekać 5 sekund i po 5 sekundach już będzie się to resetowało, czyli po 5 sekundach będziemy mogli normalnie tym zaatakować i będzie to liczone, jakbyśmy nie dostali obrażeń. Czyli te niedawne obrażenia to jest wliczone w czasie w ciągu 5 sekund. Dalej. Długie cienie. Poznajesz sztukę atakowania niezauważenie nawet z odległości. Możesz używać uderzenia cienia na dystans. To jest nowa umiejętność, to jest nowe ulepszenie, które dochodzi właśnie w dodatku, z dodatkiem razem. Wcześniej było tylko to, co wam mówiłam, że z dodatkiem właśnie doszły drugie ulepszenia. Umiejętności i tego nie było, więc kompletnie nie mam pojęcia, jak to uderzenie cienia na dystans będzie działać. Kupujemy to. Zastosuj. I mamy i to. Jestem mega ciekawa, jak to działa. I dalej będę inwestować jeszcze w na pewno w ulepszony skok. Zastanawiałam się, czy by teraz na pewno ten stealth będę chciała też ulepszyć, ale teraz nie ma jakiejś takiej potrzeby na to. Zasadzka. Kiedy jesteś w ukryciu i krótko po wyjściu z niego, twoje ataki przenikają częściowo pancerz celu. To może być naprawdę niezłe. 50% do przenikania pancerza, czas działania 6 sekund i 3 punkty zręczności byśmy dostali. Dalej, w dalszej kolejności chciałabym jeszcze zainwestować w cierpienie wrogów. Tylko dla tej pasywki, ale tak naprawdę... Żeby to zrobić, najpierw muszę zainwestować w kolczatki. Jeden punkt muszę wyrzucić tak naprawdę na nie, których nie będę używać. Więc nie jest to mi teraz aż takie potrzebne, a w to cierpienie wrogów chcę zainwestować, bo przywraca nam to wytrzymałość. Aż 10 punktów za każdym razem, gdy trafimy krytycznie, więc to jest niezłe. I tutaj ewentualnie jeszcze w atak zaskoczenia można by było zainwestować. Istnieje znacznie większa szansa na to, by atak na przeciwnika od tyłu lub z boku był śmiertelny. 17% szans na trafienie krytycznie. Więc to też będzie niezła rzecz. Więc albo właśnie ten atak, ten krytyczny, to przebicie, albo w dalszej kolejności w zasadzkę, czyli w tą właśnie pasywkę. Dobra, sprawdźmy, czy inni nie mają. Nie, inni są na 7 poziomie, więc jeszcze nie mają tutaj punktów. Dobra, moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku, to będzie wszystko. W następnym odcinku, tak jak mówię, będziemy się kierować do trzeciego obozu i ostatniego na Wybrzeżu Sztormów, ale będziemy dalej... Ojej, jeszcze coś nas zaatakowało na koniec. Niedźwiedź!
Ojejku, powalił mnie. Jest, jest, powaliliśmy niedźwiedzia na 8 poziomie. Gdzie moi towarzysze byli na 7 poziomach, a ja na 8. Powaliliśmy niedźwiedzia na 8, więc to było naprawdę epickie. Pokażę wam, jak działa to zmierzenie cienia. Wygląda to w ten sposób. Świetnie to wygląda, nie? Dobra, to na tyle. Schowajmy broń. Dobra. Chosz ty w życiu, ależ ten niedźwiedź mnie tu zaskoczył. Dobra, moi drodzy. Tak jak mówiłam, w następnym odcinku lecimy do trzeciego obozu i szukamy dalszych śladów strażników. Potem wrócimy sobie do azylu i pogadamy sobie z szarym strażnikiem Blackwallem i z żelaznym bykiem. A później przejdziemy do jakiejś operacji przy stole narad i zobaczymy, co dalej. I później w przyszłości zajmiemy się zadaniem fabularnym. Zobaczymy, po której stronie się opowiemy, co wybierzemy, czy templariuszy, czy magów. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco i trzymajcie się ciepło. Pa, pa!